Witam serdecznie, jesteśmy w Dobczycach, w Szkole Podstawowej nr 2. Realizujemy warsztaty Pamiętając o przeszłości we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze wspaniałą publicznością mamy do przekazania bardzo ważną rzecz. Drużyna! Pozdrawiamy z Dobczyc, brawo! Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Roman Boski, Fundacja Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja. Szanowni Państwo, 12 września wystartowaliśmy z nowym programem zatytułowanym Pamiętając o przeszłości. Jest to program, który realizujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej i w ramach właśnie tego przedsięwzięcia będziemy realizować 20 autorskich warsztatów. Każdy warsztat składa się z prelekcji edukacyjnych oraz koncertu patriotycznego z repertuaru drużyny mistrzów połączonego z emisją dedykowanych tematycznych teledysków. Prelekcje edukacyjne będą dotyczyły następujących zagadnień. Po pierwsze, uczestnictwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim, nasze przywileje i obowiązki. I warto dodać, że w tym roku obchodzimy 25. rocznicę uczestnictwa Polski w NATO. Kolejny punkt prelekcji to ważne postacie historyczne, wielcy polscy bohaterowie, prezentacja ich sylwetek, omówienie również kontekstu historycznego, a także prezentacja najważniejszych wydarzeń związanych z walkami o wolność, o niepodległość i innych bezprecedensowych wydarzeń, które miały istotny wpływ na rozwój naszego kraju i jego historii. Bardzo często będziemy poruszali tematykę, która nie jest objęta standardowym programem nauczania, a nasz program dedykowany jest uczniom klas mundurowych, uczniom szkół średnich i uczniom szkół podstawowych. Już za chwilę zaprezentujemy pierwsze nasze wykonania. Mieliśmy zaszczyt wykonać fantastyczne dzieła, 5 pierwszych warsztatów przez 2 dni, bardzo intensywny czas, hala widowiskowa w Dobczycach, tam ponad 2000 młodych ludzi właśnie z klas mundurowych, szkół średnich, szkół podstawowych wzięło udział w pierwszych 5 warsztatach, a oto relacja z przebiegu tego wydarzenia. Pozdrawiam serdecznie, Roman Boski, drużyna mistrzów. Druga tura warsztatów Pamiętając o przeszłości ze wspaniałą młodzieżą zespołu szkół w Dobczycach i chcemy wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Mamy kulturę, wielkiego ducha w sobie i pewną chęć i cierpień i sobie. Sztafeta pokoju poznała wywoły swą drogę. Ja dziś będziemy pielęgnować to dziedzictwo, bo kiedy wasz redakt zabiera wszystko i kiedy z tym podważą naszą niezawisłość, my do końca biedni tobie, kochana ojczyzno.